Siema, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj powiemy Wam, jak zdobyć prawo jazdy w Polsce, będąc obcokrajowcem. Bez względu, czy przyjechałeś tu na krótko, czy planujesz zostać na dłużej, ten filmik jest dla Ciebie. Zaczynamy! Pierwsze pytanie, które często pada. Czy mogę używać swojego zagranicznego prawa jazdy w Polsce? Jeśli pochodzisz z kraju Unii Europejskiej, Twoje prawo jazdy jest ważne w Polsce. Jeśli jesteś z kraju spoza Unii Europejskiej, Twoje prawo jazdy jest ważne przez 6 miesięcy od momentu wjazdu do Polski. Po tym czasie musisz je wymienić na polskie. Aby wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie, musisz przygotować kilka dokumentów. Wniosek o wymianę prawa jazdy, oryginał i kopia zagranicznego prawa jazdy, tłumaczenie prawa jazdy wykonane przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, dowód osobisty lub karta pobytu, zdjęcie paszportowe, opłata za wydanie prawa jazdy około 100 zł. Możesz również skorzystać z kursów na prawo jazdy oferowanych przez licencjonowane szkoły. Kursy te zazwyczaj obejmują zajęcia teoretyczne 30 godzin lekcyjnych, zajęcia praktyczne 30 godzin jazdy. Jeśli Twoje prawo jazdy nie może zostać bezpośrednio wymienione, musisz przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Egzamin teoretyczny, 32 pytania, czas trwania to 25 minut. Aby zdać, musisz uzyskać co najmniej 68 punktów na 74 możliwe. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części, manewry na placu oraz jazda w ruchu miejskim. Ważne jest, aby zapoznał się z polskimi przepisami ruchu drogowego przez egzaminator. Podsumowując, zdobycie prawa jazdy w Polsce dla obcokrajowców może wymagać trochę wysiłku, ale jest to możliwe i w zasięgu ręki. Pamiętaj, aby przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i przygotowywać się do egzaminów. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Nie zapomnijcie zaobserwować naszego profilu i dać serduszka. Jeśli ten filmik był dla Was pomocny, dajcie go dalej. Do zobaczenia.